Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej. Liczne pęcherzyki w jamie ustnej. Brak apetytu. Gorączka. Z tym przyjdzie tobie się zmierzyć, kiedy twoje dziecko zachoruje właśnie na tą chorobę. Posłuchaj i do dzieła. Zapraszamy ciebie na wykład i pamiętajmy, że przedszkolaki uratują świat, więc dbajmy o nich. Kiedy dziecko jest zarażone wirusem opryszczki pospolitej po raz pierwszy, może to spowodować opryszczkowe zapalenie jamy ustnej. Ta infekcja często prowadzi do silnego bólu dziąseł i owrzodzeń w jamie ustnej dziecka. Po pierwszej infekcji wirus czeka uśpiony w skórze przez całe życie. Może się obudzić i powodować opryszczkę, gdy twój układ odpornościowy jest osłabiony, na przykład podczas niewielkiej infekcji lub zmian hormonalnych. Jak już wiecie, infekcja spowodowana jest przez wirusa opryszczki pospolitej. To bardzo częsty wirus. Najczęściej naszym dzieciakom przekazujemy go po prostu w trakcie pocałunków. Jeżeli chodzi o objawy, twoje dziecko może skarżyć się na ból w jamie ustnej. Błona śluzowa jamy ustnej dziecka może być spuchnięta, czerwona. Ty możesz zauważyć wiele małych pęcherzy lub owrzodzeń. Młodsze dzieci mogą odmawiać jedzenia, mają gorszy apetyt lub słabiej piją i dużo się ślinią. Twoje dziecko może być bardzo drażliwe i dużo płakać. Może mieć również gorączkę i powiększone węzły chłonne. Ten apetyt i brak apetytu to chyba największy problem, bo często dochodzi do odwodnienia, które jest groźne szczególnie dla małych dzieci. Dlatego pamiętajcie, za wszelką cenę nawadniajcie dzieci, a dobrym sposobem jest podawanie na przykład zamrożonych borówek amerykańskich. Oczywiście dotyczy to tych starszych dzieci. Objawy zwykle zaczynają ustępować w ciągu 3-4 dni i znikają całkowicie w ciągu 7 do 10 dni, co ważne, bez pozostawienia blizn. Głównym powikłaniem tej choroby jest właśnie odwodnienie, a odwodnienie to mało moczu, bladość skóry, podkrążone oczy, zimne dłonie i stopy. A teraz ważna zakładka, ważny slajd, kiedy udać się do lekarza. Kiedy dziecko ogólnie bardzo źle się czuje, odmawia jedzenia i picia płynów, oddaje mocz rzadziej niż zwykle, jest zdezorientowany, senny lub zachowuje się w niepokojący sposób. Stan zdrowia nie poprawia się po kilku dniach. Możesz podać dziecku paracetamol, aby zmniejszyć ból dziecka. Możesz również stosować miejscowe preparaty przeciwbólowe bezpośrednio do ust dziecka, aby złagodzić ból. Preparaty te obejmują żel lignokainowy 2% lub lignokainę i chlorheksydynę do płukania jamy ustnej dla starszych dzieci, które oczywiście nie połykają. Powinnaś zachęcić dziecko do picia płynów, nawet niewielkich ilości naraz. Jedną z opcji jest doustny roztwór nawadniający. Można kupić oczywiście w aptece. I uwaga, uwaga, jeśli ktoś z twojej rodziny ma opryszczkowe zapalenie, inni członkowie rodziny powinni unikać właśnie kontaktu z tą chorą skórą. Unikaj także dzielenia się przyborami kuchennymi, szklankami lub ręcznikami. To pozwoli ograniczyć lub zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, co jest bardzo ważne. Mnie przekonałeś, ten palec działa na wyobraźnię.
O co chodzi z tym palcem? Wszystko widać. Dobra,